Szanowni Państwo, za nami zwolennicy obrony konstytucji, tak zwani zwolennicy obrony konstytucji. To ci, którzy przez 28 lat godzili się na to, że ci, którzy rozmawiali przy okrągłym stole i uzgodnili sprzedanie Polski i oddanie bez żadnych zastrzeżeń władzy sądowej starym komunistycznym prokuratorom, sędziom i tym, którzy mordowali Polakom, dzisiaj oni, ich dzieci, wnuki krzyczą, że żądają konstytucji. Dzisiaj ustawa, która o Sądzie Najwyższym ma wprowadzić normalność w sądach, ma ograniczyć niczym nieuzasadnioną władzę sędziów, ich korporacji, dzisiaj ma powstać w Sądzie Najwyższym także wydział do walki z tymi, którzy łamią przepisy. To przecież nikt inny, jak wielu sędziów, jest pospolitymi złodziejami, aferzystami, którzy korzystając ze swej ochrony i immunitetu w całej rozciągłości wykorzystywali to w niecnych celach. To przecież prezes sądu w Krakowie spowodował aferę, która owocowała kilkunastoma milionami strat Rzeczypospolitej. To przecież sędzia, nikt inny, kradł z marketu nośniki elektroniczne. To przecież sędzia kradł kiełbasę oraz paliwo ze stacji benzynowej. Czy tacy sędziowie, którzy na sumieniu mieli wiele przestępstw zwyczajnych, pospolitych, zostali kiedykolwiek przez swą korporację wydaleni ze służby? Nie. Tam działało po prostu ochrona korporacyjna. Tam ta korporacja pozwalała im być bezkarnymi. Dzisiaj, jak słyszymy, witają pana Wałęsę i pozdrawiają go, tego, który sprzedał Polskę w najważniejszych momentach, na którego są dokumenty w IPN-ie, którego agenturalną pracę potwierdzają zarówno gazety niemieckie z Instytutu Gałka, jak i rosyjskie. To jest takie towarzystwo, proszę Państwa, które zawsze było przy tym, co robili lewacy i Unia Wolności. To nikt inny właśnie, tylko premier Mazowiecki swą grubą kreską spowodował bezkarność i malwersacje, które odbijają się czkawką do tej pory. To towarzystwo, które jest za nami, jest albo nieświadome, albo podprowadzone przez wielu wytrawnych graczy politycznych, którzy przy ich pomocy chcą bronić swych korporacyjnych interesów brudnych. To są wnuki, dzieci tych, którzy mordowali polskich patriotów. Ci, którym w każdym ustroju było dobrze i którym władza PiS-u ukróciła dostęp do tak zwanego koryta. Dziękuję.